No Body, powiedz mi, komu ty kibicujesz na tej następnej gali? No całym sercem, oczywiście za bonusem, jeżeli tutaj mówimy o walce, no tak, o walce wieczoru, tak. Komu kibicuję? No, jeżeli chodzi o walkę dziewczyn, no mówię o takie, mówili o wszystkich walkach, ale takie budzące największe emocje, no to w walce dziewczyn jestem, kompletnie nie rozumiem hejtu skierowanego w stronę Esmeraldy, kompletnie nie rozumiem, w czym ona jest gorsza od Ewelony, w czym Ewelona może jest lepsza. Jest gorszy, no, ale może większa publika, być może właśnie na tym to polega, ale ja na przykład jestem za Esmeraldą. Za Esmeraldą? Ja z nią przy okazji Fame Matchy, na którym walczyłem, miałem okazję z nią tam ze dwa razy tam parę słów zamienić i mówię, no dla mnie sympatyczną osobą, także gdzieś tam w jakiś sposób zaskradła moje jakieś takie pozytywne emocje, także... Ale myślisz, że tak to się skończy? Że... Ale rozum podpowiada mi, to właśnie tutaj wyprzedziłeś mnie. No, rozum podpowiada mi niestety co innego, nie? No, tak? Że raczej wydaje mi się, że Ewelona, no. Ale co za tym idzie, że rozum ci tak podpowiada? Nie wiem, wiesz co, no wydaje mi się, że nie do końca Esmeralda ma chyba ten charakter taki, nie? Jest, mówię, z pełnym szacunkiem do niej, bo darzę ją sympatią, ale wydaje mi się, że mówię, no powiedziałbym, że trzeba mieć jaja, no tutaj w tym przypadku to akurat może nie do końca jakby było stosowne, ale wydaje mi się, że chyba nie ma tego charakteru, nie? Takiego, nie tak mi się wydaje. Ale tego, myślisz, że umiejętności czy głowa? Umiejętności tu ani jedna, ani druga mi się wydaje, że jakoś specjalnie... Wiesz, jakbyś miał porównać, tak? Bo mamy dwie dziewczyny, które tak naprawdę no, ze sportem mają średnio do czynienia, tak? No, ładnie dokładnie. Ujmując. Ale biorąc pod uwagę ich obydwie teraz i ich umiejętności, to myślisz, że Esmeralda ma słabszą głowę, czy mi się wydaje mi się, że psychika ma słabszą, nie? Tak mi się wydaje, nie? Takie gdzieś tam obserwuję ją i na Instastory i tak dalej, różne tam rzeczy widziałem, niekoniecznie związane z Fame MMA, czy ze sportami walki i takie wnioski jakieś sobie gdzieś tam, ale tu mówię, no w żaden sposób nie chcę się negatywnie, bo darzę ją ogromną sympatią i chciałbym, żeby wygrała, ale no rozum mi podpowiada, że jednak no Ewelona tutaj z podniesioną ręką do góry wyjdzie z tej walki, nie? Powiedz, kiedy ciebie zobaczymy? No nie wiem, dzisiaj w ogóle tu się wydarzyło coś bardzo dziwnego, że jakieś tutaj szpileczki, jakieś tam zaczepki, że jak Marcin Najman przegra z bonusem, to tylko Body Kraj zostanie. No oczywiście doceniam tutaj jakby no, poczucie humoru, no ale jeżeli by miało kiedyś do tego dojść, no to będziemy myśleć, nie? Jesteś otwarty, tak? Już dzisiaj właśnie też jednego wywiadu udzielałem też właśnie w ten sam sposób odpowiem, to zależy od oferty, jednak to musiałaby być to na pewno kilkukrotnie co najmniej lepsza oferta niż jak walczyłem z Mnichem Terminatorem. Okay. Nie czarujmy się, no to jest jednak, no gdzie Mnich Terminator, a gdzie Marcin Najman. To były sportowiec i w ogóle. To jest sportowiec, nie? A ja nie jestem, nie byłem i nie będę nigdy sportowcem, także... No dobra, powiedz mi, rok się kończy. Podsumowując twoje rzeczy, tak? Jak możesz zamknąć rok i co masz w planach na przyszły rok? No ja w ogóle zajebiście zamykam ten rok, bo udało mi się w ogóle po wielu latach zrealizować moje takie niespełnione marzenie na temat projektu akustycznego. Poznałem za pomocą streamów, które prowadzę na YouTubie, poznałem Bartka z Wałbrzycha, który jest świetnym gitarzystą, kompozytorem, wokalistą, z którym nawiązaliśmy współpracę. Nagrywamy teraz album, który ukaże się na początku 2020 roku i ruszyliśmy w trasę koncertową. Mhm. I zresztą właśnie dzień przed galą Fame MMA 25 października właśnie gramy w Gdańsku. I gramy specjalnie późno, bo gramy dopiero około 23, tak żeby wszyscy z ważenia i z media treningu, żeby mogli zdążyć. Także, także trasa obejmuje kilka największych miast w całej Polsce. Jest to zupełnie coś innego. To jest jednak śpiew do muzyki na żywo, do muzyki gitarowej. To jest zupełnie co innego niż rap do bitów i tak dalej. Także zupełnie inne wibracje, mega pozytywna energia. Także teraz jesteśmy właśnie po koncercie w Krakowie, w piątek graliśmy. Także świetne emocje, naprawdę. Także wydaje mi się, że zamykam ten rok tak, jak bym sobie tego życzył w aspektach muzycznych, no a wszystkie jakieś takie poboczne rzeczy. Wiadomo, jednym z takich ważniejszych wydarzeń w tym roku dla mnie też był oczywiście udział w Fame MMA 3, bo nie czarujmy się, jest to ogromne wydarzenie dla każdego, kto bierze udział. To są emocje naprawdę niesamowite i na pewno będę to głęboko w sercu nosił do końca życia, bo tego mi nikt nie odbierze i mimo pełnej świadomości, że wiem, że to była jedna z najsłabszych walk pod względem technicznym. Ale każdy sprawdzał siebie. Tak, dokładnie. To i tak ja tego nie żałuję, bo wiem, że no mówię, to są moje emocje, których nikt mi nie zabierze. Pozytywne emocje przede wszystkim. Dziękuję ci bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.